Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony John Garrett i jest ze mną ten słynny Naruciak M. Kulka przy jej nie żyje, witam. Jak zauważyliście, jesteśmy w przyszłości. Ten materiał pojawi się pewnie gdzieś w grudniu, ale nagrywamy kurwa. To kurwa w październiku, tak? Ojej, no jest 7 października dokładnie. No, ale spokojnie. Materiały na przyszłość nagrywane tylko po to, żebyście mogli podziwiać piękne 16:9. W nuklearnym tronie zrobienie 16:9 graniczy z cudem. Mm. Ale to nie spodziewajcie się tylko zwykłej serii z nuklearnego tronu, bo idzie coś o wiele większego. Coś o wiele większego niż zwykłe. No dobra, nie może być! Ale no to co zrobiłeś, to jest horror! To jest powrót do tego, co było kiedyś. Nie wiem, czy ja chcę do tego wracać, bo to jest horror, naprawdę. Powiedziałbym, że to jest dramat, ale to jest tylko horror. Heels. To znaczy. Spokojnie! Oho! Ludzi! A lubisz jarać? Nie, proszę cię. Mimo wszystko starajmy się o to, żeby moje odcinki miały lekką monetyzację. Choć troszkę, nie? Nie, proszę cię. Do czegoś nawiązujesz, skibidi papa? Pa-ka-ka-ka-ka. Wręczyk. Wręcz przeciwnie. Laser pistol. Nyga. Czarnoskóry Afroamerykanin. No proszę cię, ty to robisz specjalnie! Ja nic nigdy nie robię specjalnie, stary. Skibidi papa. Pa-ka-ka. Wow, ale śmiesznie zmieniają kolorki te pociski na euforii. No. Bo one jak się do nas zbliżają, to wiesz, slow. To one są takie... Opóźnione w rozwoju jak ty. No, co? Dokładnie o ty. Dokładnie o ty. Zaraz! Co? Smig! Smig! Ej, trudny wybór. Trudny wybór. Bo tronowe dupsko... teoretycznie da ci, że jak będziesz żygał radiacją, ale to dopiero później będziesz miał leczenie z tego, nie? Jak ci zabraknie. Ale możemy też się zdecydować na przykład szybsze przeładowywanie. Albo wiesz, dobra, walić to kurwa! Nie, wziął dupeczki. Aż bez smiga. Wziął smiga, no nie wierzę. Smigol. Ale czy to mnie... ty, Smigol? Tak, to ja. It's my precious. Twój siusiuś? To mój siusiak. To jest twój precious. To jest mój precious, my little siusiak. A to jakaś kreskówka. Mały siusiak, mój mały siusiak, nie wiem jak można się do tego przyznawać na odcinku, chyba za karę. Garat powiedział, że jak tego nie powiem, to zabiję mi rodzinę, pomóżcie. Zabiłem się, nie masz dowodu, ja nie żyję. O nie! Podnieś się, please, please don't die! Było niebezpiecznie przez moment, ale teraz wróciłem do życia. Weź sobie amunicję, bo masz mało. Dobrze. Ciągnij tą żółtą skrzynkę. Odsuń się, bo umrzesz! O, nie umarłeś. A, bo użyłeś tego swojego beama, bardzo rozsądnie. Ja zrobiłem tylko dodge. Widzisz, biegłem, bo wiedziałem, że mogę uniknąć, bo jestem dobrym graczem. W przeciwieństwie do kogoś, kto ma dużego... W przeciwieństwie do Johna Garretta. Zaraz, nie mogę używać przeciwieństw wobec siebie, halo. Jak to nie? No nie mogę. To tak nie działa. W przeciwieństwie do Johna Garretta. No, John Garrett jest ogólnie spoko. No nie. No nie. A widzisz? To dlatego nagrywamy. Jednym powodem... Przyjaźń! Ty umiesz w język polski? Przyjacielstwo! Przyjacielstwo forever! Kurwa, co on tam zrobił? Proszę Państwa, to jest Jan Garrett. Nie mam. Dzień dobry. Tu jest amunicja u góry. Powinieneś ją dostać mimo wszystko. Może chcesz laserową broń? Lepiej. Masz więcej amunicji do tego. No, o wiele. Bierzemy to. I co dawaj, do dziury. Bieremy, idziemy. Jeremi. Dwa dobre wybory, ale skeria facu. Skeria facu? Skolioza facji, co? Skolioza twarzy? Skolioza facjaty? Co? To istnieją takie choroby? John Garrett, Carl Frank.
kurwa najlepszy tutaj biochemik XXI wieku. Użyłem starej sztuczki, zobacz, ile tu masz fajnych rzeczy. Plasma rifle na pewno ci się spodoba. Dawaj mi jego. To taki solony easy. Przypomina ci się to tabasco. Przeterminowane. Stary, chyba to powam, że z tydzień mi brzuch bolą. Ale pamiętaj, nikt ci tabasco kazać nie kazał, nie? Ale też w sumie... Nie kazał ci nikt, you know me. Nie, ale pamiętaj to na twoją własną odpowiedzialność. Nikt nie mówił zjedz tego soloneza. Pamiętaj, że challenge są dla głupich. Prawda, ja nie pamiętam. My się kurwa spotkamy. Prawda, tutaj w sądzie, kurwa. Tak, w sądzie. Właśnie zagroziłem mu sądem. Powiedziałem walić sąd. Sąd. Tylko Bóg może mnie sądzić. Dokładnie, tylko Bóg może sądzić mnie. A nie, to jest sam nieczajny, prawda? Masz cały czas te pistolety podstawowe? No bo je lubię. Raz, no weź amunicję, bo ty masz mało. Nie wiem, czy ci mówiłem, ale kiedyś zrobiłem tak, że zabiłem tron na samych pistoletach. No i to jest... To jest Darth Mary, no. Checkout wpiszczane. Because he is the best, prawda, nuclear chrome player ever. And he's gonna suck your cock for a small price, you know. No na pewno, tak. Przepraszam, ale czy czasami nie pomyliłeś tego z sobą? Johnem Garethem? No właśnie, jak mi się wydaje, że nie pomyliłeś tego i mówiłeś o sobie. Dokładnie. Ciutko maleńki. Ciut maleńki. Small. No. Ej. Ja. Ale serio, już nie ma nic więcej, można iść. Okay. Nie, no dostałeś amunicję. Ej, gdzie są nasze mutacje? Co? Czary, ale co, zaklęcia rzucasz teraz, czy co? Czary, tak, są czary. Harry Potter. Czarne, rozumiem. Tam się odpierdolił. O mój Boże. Dobra. Seeker pistol. On zaraz tu przyleci? Czy jeszcze nie? Mam sprawdzę. A nie, 5-2, dobra, też czego nie będzie. Już chciałem panikować, ale spokojnie, nie muszę. Aha, kurwa, wziąłem nie tą broń. No, tą broń raczej nie radzę. Tu masz amunicję, więc sobie weź, ja otworzę tak, przejście. Okay. Robi mi to. Serio? A ja nie chciałem. Nie, a nie, dobra, to jak chcesz to robić, to możemy to robić, nie ma sprawy. Dobra, to witam was w kolejnym odcinku, czy coś, robimy to. Ze mną jest, w sumie nie wiem, kto ze mną jest, nie ma to chyba dużego znaczenia. Ze mną jest dzisiaj Zbigniew Stonoga, witam go bardzo serdecznie. Rebel Lab Select One Mutation. Odporność na śmierć? Dobrze, niech będzie. No, niech będzie, dobra, w sumie chciałem umrzeć, nie? Kurde, no chciałem umrzeć, nie? Wielokrotnie to mi się marzyło. Zobaczmy, czy jest tu jakaś fajna koronka. No, to jest Crown of Destiny. Ej, możemy pójść po darmową mutację i później liczyć, że w dwóch mutacjach trafi nam się coś dobrego. Idziemy na YOLO? Nie, no dawaj to. Dawaj tylko blęciora. Ogólnie to słabo. No, chyba tego nie przemyślałem. No, ała. Spokojnie, pykło, na lupie chyba. Ta mutacja nam się zwróci, więc weźmy ją tymczasowo. Dostaniesz dużo amunicji. Wszystko jest zaplanowane, dzieje się pod kontrolą. Wiem, co robię. Everything under control! Czemu tak gówno za mną biega, kurwa? Nie wiem. Muszę zaprzestać biegania za mną. Mam nadzieję tylko, że nie będziesz miał tam problemów z takim jednym gościem. No on przyleciał. Zaraz przyleci pewnie do mnie, oczywiście, a gdzie indziej? O kurwa! Ten jak strzela, co ty robisz? Potem się odpierdoliwszy. Zaraz nie będziesz miał amunicji. I czemu ta korona łazi za tobą? To ja jestem hostem! No dobra, bo strzelaj do tego gnoja. Póki mamy euforię. O nie! Nyga, nyga! Ehem! Znaczy, czarny, czarny! Wstawaj i uciekaj! Bierz dupę w trochi! Dobra, tutaj mamy szansę z nim powalczyć. Aha, no ale jak będzie nam cały czas wzywał wsparcie, to możemy mieć problemy. No chyba będziemy mieć problemy, znaczy. O kurde, bele, fajnie. Dobra, zdech. Nie! Jesteśmy odporni na eksplozję, wiesz o tym. Pamiętasz? Dobrze, idziemy. Dobra, idź pierwszy. Masz 1 HP tylko. You piece of shit. Nie. Czekamy na dużą skrzynkę. No dobra. Don't push any buttons. Please don't push my button. No nikt twojego batona raczej nie będzie chciał dotknąć. Gwarantuję ci. Co? Ej, co? No wszyscy chcą push my button.
O kurwa, czemu to jest tyle takiego czerwonego spierdolenia? Obawiam się, że to się nazywa mutant. Co? Jaki mutant? To wygląda jak ja. A, no to... Jestem mutantem, ups. Znaczy, możesz być w sumie, jak na ciebie patrzę. Co? No już wstrętny. Ty wstrętny, jak widzę twoją parszywą mordę, a nie, ty nie masz twarzy. O, jest duża czerwona skrzynka. I w niej Heavy Assault Rifle i Blood Cannon. Minigun i Heavy Assault Rifle biorę, a Blood Cannon polecam ci wziąć, bo to będzie niszczyło pociski, dosłownie. Dobrze. A to nie przypadkiem nie bierze mi życia czy coś? Jak skończy ci się dopiero amunicja, ale to i tak nie pozwoli ci się zabić. No to sztas. Masz tę apteczkę. No. Miałem apteczkę. Znalazłeś żółtą skrzynkę, czy nie? No. A, no dobra. Czyli nic nie przegapiliśmy. Skibidipapap! Ty no zobacz co ja robię. Ale dobrze, niszczysz te pociski, bym miał problemy bez ciebie. Nic nie widzę. O, co to? Niszczymy generatory. Shotgun. Oh shit. Ja będę miał problemy z celnością. Nie, ja ci tylko pokażę jedną małą rzecz, patrz. A nie, sorry, zły klawisz. O kurwa, to taki rozstrzał. Być może lepiej jakbyś zamienił laserową broń na automatycznego shotguna, który będzie za ciebie celował. Ja nic nie mówię. Dobrze. Jak najbardziej, ja pójdę za twoją radą. To zapraszam do wyjścia. Nie. A, miałeś iść za moją radą! Pizza, shit. Ej, w sumie celność mi by się przydała. No wiesz. Ale... Wiesz. Nie, szukamy czegoś lepszego! No nie zacząłem kliknąć. Żałowałbym jakbyś kliknął, serio. Całe życie będzie wypominał. Pizza, shit. Za dużo policjantów! Ej, tu już się zaczęły robić dziwne rzeczy. Jebane policjanty! HWD Polska! No. Naruto AKM znany z samobójstw. Dokładnie, ja zawsze byłem w tej serii znany z samobójstw. Ja się tego nie wstydzę. Zawsze miałem problemy. Otwórz tę czerwoną skrzynkę na. Zawsze miałem problemy. Super Flick Canon. Super Flick? No. Bloodlust w sumie. Ha! Pizza świetnego. No, ej! Przestań to mówić! A nie, myślałem, że powiedziałem skrzynkę. Skrzynka to najmniejszy problem, ja się boję o demonetyzację. Nie, spokojnie. Ej, odcinek chyba nazwę walka z demonetyzacją, ale moim demonem to tutaj jest głównie Narucia. Cześć, to ja. Charchnij na niego swoim prawym przyciskiem lekko, no, żygnij. Bierz prawą stronę, ja lewą. I nie stój po środku, bo cię, wiesz co się stanie. Nie stój, nie rób tego, nie! O nie! On na nas charchnął. 3, 2, Solone, za czas zacząć! Masz, pomogę ci, bo wiem, że jesteś słaby. Tylko nie wejdź w te jego wiązki solonezowe. Wojnie, jestem człowiekiem solonezem. No i ja teraz do niego. Ja oswoiłem solonez. Okay. Strzelaj do niego! Strzelam! Dobrze, wystarczy, wystarczy, spokojnie. Mamy. Ej, to było całkiem za proste. To było całkiem Zbigniew. Zbigniew? Dlaczego? Bo czemu nie? Chyba na odległość mi się wydaje przyciąganie tych szapteczek potencjalnych. No, potencjalnie może być o chuj, DBL. Dobra, gotowy? 3, 2, Nibba! Motherfucking this shit, nigga? I mean, kurwa, przepraszam. No ty masz naprawdę problemy z rasizmem jakieś. Naprawdę nie robię tego specjalnie teraz. Nie, ja już wiem, że ty jesteś upośledzony. Lekko. Mocno, nie wiem. Lekko, mocno. Co za różnica? W twoim przypadku... No właśnie. Dobra, zaraz będziemy mieli ostateczną mutację. Zjadania solonezów. Będziemy jeść solonezów? No chyba, nie wiem. A co, nie chcesz? Co to takie kurde z czerwonymi oczami były? Perfora? Perfora łapą! Łapą! O nie, ja im nie dam. Łapą! O nie! Nie! Bagiety! O nie! Kilkomsty, bagietas. Bierz amunicję. Rozliwsy. Dobrze. Ej. Ej, nie umarliśmy! Ej! No patrz, czy mamy full HP, no ziomaneczku. Hmm.
Amo czy zdrowie? Mi się wydaje, że amo dla nas. No, amo chyba, no. Ale bardzo się przyda. A i teraz już możesz praktycznie żygać, bo radiacja nam się do niczego nie przyda, więc możesz niszczyć wszystko, tak. Oh shit! Więc jak będziesz tego długo używał, no to będziesz się leczył, ale wiesz, jak wyżelisz wszystko od razu, to... No to nie, not worth it, you know? A to już zależy od ciebie. Uuu, dobra broń widzę jest koło mnie. Zamieniamy to na to, dokładnie. Ja mam polski! Tak. Bagiety wjeżdżają. Zapytałbym, co tu się dzieje. Aha. My żyjemy. No. I to jest worth it, myślę. Co, że żyjemy? Ja nie wiem, tak? Bym chciał umrzeć. Kurde. A to co to? Nie ruszaj. Zepsułem. Gotowy? Zniszczysz ten filar. No, już myślałem, że muszę ci pomóc. Papiutki. Głupiutki? Co? Ty? Słapiutki, głupiutki. Tego nie potrzebujemy. To co, teraz będziemy mieć drugą koronę? No możemy sobie wsiąść. Hej. Take them bigger explosions. Mamy odporność na eksplozję? Mamy. Dobra, jolo. Robimy to. Dalej Jonie Garant. Co, Jonie Garant? Jon Garant, les. Ja nie wiem, co on robi! Dlaczego na tym odcinku dzieje się tak dużo? No bo to jest piękne, to jest wspaniałe, to jest majestatyczne, to jest... Mam double heavy assault rifle! Nie chcę tego zmieniać! O Boże! Skoncentrowany ogień! Co ja robię? Ej, na dole mam coś lepszego dla ciebie, chodź. Rifle? No. Chodź. Pamiętasz ten twój seeker shotgun i uważaj, że jest spoko heavy auto crossbow. Ale też będzie samonaprowadzający? Znaczy, nie samonaprowadzający, ale możesz tego bardzo szybko strzelać i zadawać bardzo dużo obrażeń. No! Jedziemy! Gdzie? A gdzie jedziemy? Nie powiedziałeś. Nie wiem, na Wałbrzych. Na Wałbrzych? Na Wałbrzych. Hyper Riflu. Co to jest, kurde, zabanie? Umrzyk. Pisa, shit. Co tam się dzieje? Eksplozje nas nie ranią! Tak samo jak trucizna nas od razu nie krzywdzi. Zmienia faktu, że po dłuższej ekspozycji na pewno zrobi krzywdę. Ej, ja mam mało zdrowia w sumie. Ja mam nie tam, o nie, bagietki! Uciekaj, galecik! Uciekaj! You need to run, you fool. Pozabijać robimy policyjne grupy. Okej, udało się. Nie było jest łatwo. Dobrze. Co tam się dzieje? O Boże. Ona naraz piła tego gówna tyle. Jest. Trzeba je pozabijać, te gówniane żaby. Ja się nie dziwię, że jest taki lak. No, o właśnie, dobrze, ty możesz to tym swoim solonezem czyścić, dawaj. Ja postaram się ją uwalić, dobra, chyba zdechła. Odsuwaj się, bo to zaraz wybuchnie. Okej. Dokładnie. I... Elo. Man. Wiesz, ta amunicja... Wow! To było easy like Jebanto, you know. Nie weszisz mnie. Hyper Slugger. Hyper Slugi? Wiesz, to jest ten Slugger, który od razu się pojawia na końcu, tam gdzie strzelasz, patrz. Wow. Kusi? Nie. Po to? Nie musi. Haha, był. That's what you did there. A piece of... No. Proszę mnie tu nie obrażać. Mądry pistolet? Będzie celował za ciebie, ale i tak nie poprawi ci IQ, więc nie wiem, czy jest sens go brać. Gnido, o nie! No gnido, i co? I teraz mam cię niby podnieść, tak? Nie musisz. Wystarczy wygrać. No na pewno, tak, w takiej sytuacji, no na pewno. Stawaj i walcz! Kurwa mać! Czemu? Stawaj i zacznij żygać! Szybko, jedz te plusy. Dobrze. No nie, gdzie jest moja broń? Zacznij żygać, to się killniesz. Ale nie w ten sposób. Aha, okej, czekaj. No w grze miałem. Tak, w grze. No, troszkę mi się ulało. A to szkoda. Tutaj piątka snajperów w jednym miejscu, co tu się dzieje? Co tam? Pierdzieli!
The struggle is over po prostu. Co ty się odpierdzieliło? Ja nie wiem. Ja nie wiem, to co, dziękujemy za oglądanie tego materiału, czy bardzo nie? Bardzo dziękujemy, cześć. Cześć, dobijemy do 20 minut w tym momencie, dziękuję. Dziękuję bardzo.